W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie pana przewodniczącego. Też proszę o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję. Komisja podjęła się 2 lipca 2019 roku w Warszawie. Potem spotkanie w Warszawie. Zgodnie z tym, że kilka przepisów, między innymi zapis określony na poziomie budżetu w podwórze 2A. I to 3 prośby na podjęcie drzewa podobnie na Akademii ze Szkoła, a we wniosku ich drzewa dostępnych. Państwo będą przekazani ten dom w całość, no to myślę, że to jest.
własnością. Więc tak. A to nie chodzi mi o formę własności, tylko formę użytkowania. Bo jeżeli tam ma przyjść rodzina tak zwanych stróży, to się już nigdy stamtąd nie wyniosą. Znaczy, na pewno nie jest to tak powiem jak pustostaw. Bo nie można. Co się tam dzieje? Dlaczego Rada Dziedziczna nie ma żadnej świadomości na tym temat? No, niech nie dowiem uwagi. I czy ktoś z Państwa jeszcze w tym punkcie chciałby zapytać? Pan Kajniański, proszę. Na razie nie przynosi żadnych zysków, czy przynosi może, ale nic nie wiadomo. Nie wiem.
przejęcie Parku Lubaskiego zostanie do Walczyzna. To oni zagrywają po prostu gospodarki. Trzeba by pytać z ich po prostu, jak to wszystko wygląda, jak już czynnik jest. Pan Kajdan coś do opinii. Ktoś z Państwa radnych jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? To w moim zdaniem. Pan Przewodniczący chciał odnieść się do głosu w dyskusji? Dziękuję.